Ej, Kasiemka! Dzisiaj wybrałem się do lasu. Będę uprawiał tak zwany bushcraft leśny, albo przetrwanie w lesie. Ze mną mam kuchenkę gazową, no bo jak wiecie, w naszych polskich lasach nie wolno palić ogniska jakiegokolwiek, ale kuchenka tylko po to, żeby zrobić sobie jajecznicę, gotować sobie herbatkę i iść dalej, także tyle. No i wspomagał będzie mnie mój sprzęt i mój nóż Mora, którego serdecznie wszystkim polecam, jest bardzo ostry, bardzo dobry. A to jeszcze dzisiaj będziemy robić. No i na pewno będę robił swoją herbatkę z mojej yerby, ale będę ją doprawiał herbatką owocową, żeby była troszeczkę słodsza. No i praktycznie to wszystko. Tak, miałem tarpa rozbić, ale doszedłem do wniosku, że jednak nie mam na to za bardzo czasu. Więc postanowiłem tylko i wyłącznie zrobić sobie jakieś szybkie jedzenie. Także teraz odpalę drugą kuchenkę, bo to nawet gotuje mi się woda. Tutaj jest pieniek, który posłuży za stolik. Teraz ją odpalimy. Dzisiaj mam taką fajną yerbę, którą jeszcze nie próbowałem, guarani. Ona dzisiaj pójdzie w tym domku. No i sypujemy sobie yerby. Tak, zasyp. Ile wam się sypie? Generalnie powinno się tą całą torebkę. Zaraz, będę
tyle zasypywał. I zalewamy sobie naszą wodę. Na razie tyle, żeby tak powiem, namiętło. Nie, odstawiamy sobie kubek. Ja w tym momencie nam dochodzi. Teraz sobie szykujemy jedzonko na szybko. Podsmażymy cebulę. Potem rzucimy sobie spryki kiełbasy. Kiełbasa nam da ten taki tłuszcz niezbędny. Mam taką nadzieję. Pańskie warunki to jest proteńska jajecznica.
żarcia. Takie żarcie zawsze mi najlepiej smakuje w lesie. Co to pcieje go? Bardzo. Jak ktoś lubi takie klimaty, to łapka w górę. Jeżeli chcecie napisać o swoich klimatycznych wyprawach, to zapraszam do komentarzy. A ja się z wami chwilowo żegnam. Strzałeczka, cześć. Zapraszam do subskrybowania. Ja się z wami żegnam. Strzałeczka, cześć!